Asteroida Apophis 99942. Odkryta 19 czerwca 2004 roku przez Roya Tuckera, Davida Tholena i Fabrizio Bernardi. Kilka miesięcy później asteroida otrzymała najwyższy stopień w skali Torino wśród zagrażających Ziemi ciał kosmicznych. Skala Torino określa zagrożenie kolizją z Ziemią w kilkudziesięcioletnim okresie. Obecnie asteroida Apophis posiada zerowy stopień w skali Torino, gdyż nie znamy jej ukształtowania orbity po roku 2029. Dlaczego? Otóż trajektoria asteroidy przebiega blisko orbity Ziemi i w dniu 13 kwietnia w piątek 2029 roku zbliży się niebezpiecznie do naszej planety. Będzie widoczna gołym okiem z terenów Europy i Afryki. Średnica asteroidy to tylko 300 metrów, więc wyglądem będzie przypominać średniej jasności gwiazdę na niebie, przesuwającą się bardzo powolnym ruchem. Na stronie NASA możemy odnaleźć zawsze aktualne parametry orbitalne wszelakich ciał kosmicznych. Odnajdujemy elementy orbity asteroidy Apophis. Jest to dokładne i pewne źródło informacji. Przepiszemy dane asteroidy do odpowiedniego symulatora i sprawdzimy trajektorię i ukształtowanie orbity. Użyjemy do tego celu darmowy polski program o nazwie Symulator pozycji i podejrzanych obiektów kosmicznych produkcji Cybermon Astronomia. Jak widzimy, asteroida Apophis przelatuje blisko Ziemi. Jest to niebezpieczne zbliżenie, gdyż wtedy nasza planeta silnie oddziaływuje na tak małe ciało kosmiczne, całkowicie zmieniając jego trajektorię. Ukształtowanie nowej orbity po dniu 13 kwietnia 2029 roku jest nieprzewidywalne. NASA informuje, że asteroida Apophis poruszając się po nowej orbicie może stworzyć zagrożenie dla Ziemi w kwietniu 2036 roku. Jak będzie przebiegała nowa orbita Apophis i czy znów odzyska swój dodatni stopień w skali Torino, dowiemy się dopiero 13 kwietnia 2029 roku i miejmy wtedy nadzieję, że asteroida przeleci jak najdalej od naszej planety, nie czyniąc krzywdy nam ani sztucznym satelitom krążącym wokół Ziemi. Dziękuję za uwagę.